pani Zofia Kuryś. To była nauczycielka języka polskiego i historii w szkole podstawowej nr 3 Bielsku Białej jakiś czas temu. Pani Zofio, chciałabym pani podziękować. Po pierwsze za to, że pani w naszej 40-osobowej klasie wprowadziła taką aurę, że myśmy się tam dobrze czuli i głównie zajmowaliśmy się tym, czego potrzebują te osoby, które najwięcej potrzebowały. Po drugie, ja do dziś pamiętam pani lekcję o rewolucji francuskiej i grę taką wokół tego, czym się różni rewolucja od ewolucji. To było naprawdę wiele lat temu. To była jedna z najciekawszych lekcji, jakie w życiu miałam. A po trzecie, to, że myśmy wszyscy kochali godziny wychowawcze z panią. Bo poza tym, że pierwsza część zawsze była mniej więcej o tym samym, to znaczy co zrobić, żeby klasa była, jak to się wtedy mówiło, naprawdę zgrana i żeby się zająć tymi, którym żyje trochę ciężej, to prawie na każdej godzinie wychowawczej pani nam coś opowiadała. Pies Baskervillów w pani wykonaniu, a także streszczenia. Ale to nie były streszczenia, to były po prostu filmy, które się przed naszymi oczami rozwijały. Filmy, które pani widziała w poprzednich tygodniach w dyskusyjnym klubie filmowym Kogucik w Bielsku. I to był Bergman, i to był Fellini. I jak potem widziałam te filmy, to zawsze mi się wydawało, że pani opowieści były lepsze niż oryginalne filmy. Pani Zofio, bardzo pani dziękuję.